Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam jak robić kiełbasy, ale nie takie kiełbasy wędzone w wędzarni, tylko kiełbasy robione w słojach i kiełbasy, które mogą Wam poleżeć nawet bez lodówki 10 lat i się nie zepsują. Słuchajcie, co ja tutaj mam? Ja tutaj mam ogólnie 4 kg mięsa, tutaj mam tak, kilogram surowego boczku, kilogram karkówki, kilogram wieprzowej łopatki i kilogram wołowego szpądru. Co należy zrobić na początek? Na początek to mięso sobie musimy, słuchajcie, pokroić. Z boczku tutaj, zobaczcie, on tutaj ma takie różne chrząstki, takie kosteczki, to należy je sobie powykrawać, żeby to Wam potem w zębach nie trzeszczało. I teraz tak, ten boczek i ten szponder musimy pokroić sobie w kostkę i zmielić maszynką na tym sitku o najdrobniejszych oczkach. Karkówkę i łopatkę będziemy mielili na oczkach tych najgrubszych. Czyli zaczynamy od wykrawania kostek tutaj z boczku i od pokrojenia szpądru i zmielenia tego na tych najdrobniejszych oczkach. Boczek sobie pokrójcie w takie kosteczki, słuchajcie, żeby się Wam to dobrze mieliło. Słuchajcie, co do mięsa, polecam Wam mięso takie, no, żebyście kupowali mięso raczej takie sprawdzone, dobrej jakości. Nie kupujcie do tego typu przetworów, które wam mają, nie wiem, długi czas gdzieś tam leżeć. Mięsa w sklepach takich, wiecie, wielkopowierzchniowych, typu tam, czekajcie, jak wam to powiedzieć, żebym w sądzie nie wylądował, tam typu Stonka czy Płas, no nie? Wiecie, o co chodzi, nie? To w takich sklepach mięsa nie kupujcie, lepiej idźcie sobie po prostu gdzieś tam do jakiegoś rzeźnika i kupcie sobie mięso. Może będzie ciutkę droższe, ale przynajmniej no, będzie lepszej jakości, będziecie wiedzieli, co jecie, prawda? Tak, to wszystko musimy sobie pokroić tutaj w kostkę, a potem to przemielić. Słuchajcie, jeżeli chodzi o szponder wołowy, przede wszystkim może zacznijmy od tego, że nie musicie akurat używać takiego mięsa, jakiego ja używam. To możecie sobie zrobić na przykład, nie wiem, taką kiełbasę z samej czystej tam wieprzowiny, czy nawet z drobiu. Ja akurat lubię mieszać rodzaje mięsa, wtedy ta kiełbasa ma taki fajny smak. Słuchajcie, jeżeli o szponder chodzi, zobaczcie, on ma tutaj takie obłony, to te błony sobie tutaj takie, te najgrubsze takie, to sobie po prostu odkrawam. O, pieski, kotki się będą z tego cieszyły. O, tak, żeby Wam, żeby wykroić te takie najgrubsze błony z tej wołowiny. I też oczywiście nie musi to być szponder, to może być jakiś inny rodzaj po prostu wołowego mięsa. Lub całkiem bez wołowiny, co kto lubi po prostu. Wybór mięsa po prostu zostawiam już Wam. Słuchajcie, gdy wołowinę i boczek mam zmielony na tych oczkach najdrobniejszych, to teraz zmieniam sobie sitko w maszynce i karkówka i łopatka wieprzowa idą na tych najgrubszych oczkach w tej chwili. No dobra, słuchajcie, mięso mamy zmielone, zobaczcie, tutaj na tych drobnych oczkach, tutaj na tych grubych oczkach. Dlaczego jedno mięso na drobnych, drugie na grubych? Z tego względu, żeby nie wyszła nam z tego taka mielonka, taka mocno zbita, tylko żeby to właśnie miało konsystencję takiej zwykłej kiełbasy. Słuchajcie, co teraz? No teraz to wszystko należy sobie przyprawić i dobrze wyrobić. No tutaj mam dwie michy, to sobie muszę wziąć taki, zobaczcie, wielki gar, bo mi się po prostu nie mieści. O, przerzucam sobie to mięso tutaj z misem do tego gara. O, i teraz będziemy to mięso wyrabiali, słuchajcie. Wierzcie mi, że taka kiełbasa jest o niebo lepsza niż jakakolwiek kiełbasa kupiona w sklepie. Więc warto sobie coś takiego robić. Co teraz? Słuchajcie, do tego 6 ząbków czosnku.
Czosnku możecie sobie użyć tyle, ile chcecie, po prostu, z tego względu, że no jedni lubią czosnek, inni nie lubią. Jeżeli ktoś nie lubi, to niego wcale nie używa, tak? No ja dodaję do tego 6 ząbków czosnku, słuchajcie. Będzie nam jeszcze do tego potrzebna żelatyna, żeby się zrobiła w tej kiełbasie taka fajna galaretka. Ale ja nie używam żelatyny żadnej takiej, wiecie, sztucznej w proszku, tylko żelatyny naturalnej. A naturalna żelatyna występuje albo w kurzych łapkach, albo w tych wieprzowych rapitkach, tak? Więc z takich właśnie wieprzowych raczek sobie ugotowałem wywar. I to takie 4 kg mięsa, mniej więcej pół litra takiego ostudzonego bulionu należy sobie tutaj dolać, żeby ta kiełbasa nie była sucha, a potem z tego fajna taka właśnie galaretka się w tych słoikach zrobi. Kurze nóżki, wieprzowe nóżki zawierają właśnie naturalny kolagen, naturalną żelatynę, nie ma tutaj odrobiny nawet chemii w tym wszystkim. Teraz tak, 4 kg mięsa. Na 4 kg mięsa ja użyję sobie 8 płaskich łyżeczek soli, czyli dwie takie płaskie, zobaczcie, łyżeczki soli na 1 kg. Używam soli kamiennej, nie jodowanej. Co teraz? Teraz tak, biorę sobie, zobaczcie, moździerz i w tym moździerzu muszę sobie rozetrzeć pieprz. No możecie sobie użyć na przykład pieprzu już gotowego, mielonego, no ale taki świeżo zmielony pieprz jest najlepszy. Tylko czekajcie teraz, niech ja sobie go znajdę, bo nie wiem, gdzie ja go posiałem. O, jest. Na 4 kg mięsa dwie łyżeczki pieprzu. I jedna łyżeczka białej gorczycy. Do tego dorzucam jeszcze, no ja wiem, z 2, 4, z 8 kulek suszonego jałowca. I to wszystko sobie tutaj musimy rozetrzeć i dodać do mięsa. Nawiasem mówiąc, owoce jałowca mają działanie bakteriobójcze, dzięki temu dodatkowo w procesie tej tyndalizacji po prostu wspomagą zabijanie wszystkiego rodzaju bakterii. No i oczywiście nadają wspaniały aromat. I teraz to wszystko tutaj do mięsa. Gdy mamy już to dodane, ja jeszcze dodaję tak, na te 4 kg taką płaską łyżeczkę gałki muszkatałowej. Moi drodzy, i majeranek. Majeranku sobie nie żałujmy. Też na kilogram mięsa takie kopiaste dwie łyżeczki majeranku. A może troszkę nawet mniej, no. Powiedzmy 3, 4. 5. Na 4 kilo 6 łyżeczek dodałem. No. To mi wystarczy, moi drodzy. I teraz należy to mięso bardzo dokładnie sobie po prostu wyrobić. Na końcu, gdy już to mięso sobie wyrobicie, taką jednolitą masę, słuchajcie, no co, no skosztujcie go po prostu. No nikt od tego nie umrze. To macie takiego tatara w uproszczonym wydaniu. Skosztujcie sobie tego mięsa potem, czy jest odpowiednio słone, odpowiednio doprawione, ewentualnie sobie jeszcze doprawcie. No szkoda by było, żeby taka ilość mięsa się wam po prostu zmarnowała, gdybyście jej, nie wiem, nie dosolili albo coś. No, żeby to było takie, jak chcecie, żeby wam to smakowało. No dobra, słuchajcie, ja mam mięso wyrobione.
Zapach naprawdę wspaniały, fajnie przyprawiony, tak jak mi pasuje. I teraz tak, przechodzimy do procesu tej całej tyndalizacji. Na początek co? No, słoiki trzeba oczywiście sobie porządnie wyparzyć, wygotować razem z wieczkami. I upychamy tą kiełbasę, słuchajcie, o, dość tak mocno w słoikach tutaj, żeby tutaj wycisnąć całe powietrze z tego wszystkiego. No. Właśnie ten bulion też właśnie w tym pomaga, że ta kiełbasa jest taka fajna, lepka, nie zostają te takie pęcherze powietrza. I słuchajcie, nie wypełniamy słoika do samej góry, z tego względu, że potem jeszcze tutaj będzie się Wam zrobi taki fajny smalczyk na górze. O, zobaczcie, jak macie słoik tutaj, to tak, o, tu gdzie się wieczko kończy, tak ciuteczkę z centymetr jeszcze niżej, żeby w tym słoiku było troszkę luzu. Ponieważ jeżeli nie będzie luzu i zaczniecie to gotować, to Wam po prostu ten tłuszcz wywali spod pokrywki. I w ten sposób, słuchajcie, i teraz rzecz druga. Mocno zakręcamy i teraz tak, jeżeli chcecie to zjeść w miarę szybkim czasie, gdzie te słoiki nie będą Wam długo leżały, to wystarczy, że teraz tak, na dno garnka włożycie sobie szmatkę, na tą szmatkę oczywiście słoiczki, zalewamy podwieczko tutaj, o, dotąd wodą i zaczynamy to gotować. Gotujemy to przez 3 godziny. Jeżeli zjecie to szybko, to te 3 godziny Wam wystarczą, ale jeżeli chcecie, aby te słoiki Wam poleżały lata bez lodówki, gdzieś tam trzymane, nie wiem, w komórce, w piwnicy, w garażu czy gdzie bądź, słuchajcie, to należy właśnie zrobić coś takiego, co się nazywa właśnie tyndalizacją, czyli pierwszy dzień gotujemy taki słoik przez 3 godziny, wyciągamy, zostawiamy całkowicie do ostygnięcia, na drugi dzień gotujemy taki słoik przez 2 godziny, znowu to samo, wyciągamy, czekamy do ostygnięcia i na trzeci dzień taki słoik gotujemy przez godzinę. Po tym okresie, po takim trzykrotnym gotowaniu, słuchajcie, te słoiki mogą Wam leżeć nawet 10 lat i się nie zepsują. A jeżeli macie zamiar zjeść od razu, czyli mówię, no, po pierwszym takim 3-godzinnym gotowaniu zostawcie sobie do ostygnięcia, potem do lodówki, zrobi się galaretka i możecie spokojnie, w lodówce Wam to może poleżeć miesiąc, dwa, trzy. No, zobaczcie, tak ma wyglądać słoik, zobaczcie, tutaj ma mieć, to mięso ma mieć luz. Oczywiście zanim ten słoik zakręcicie, to należy, zobaczcie, wziąć sobie papierowym ręcznikiem, tutaj fajnie obetrzeć tutaj rant, żeby nie był brudny i mocno go dokręcamy. Słuchajcie, ja się biorę zaraz za gotowanie moich słoików. Za 3 dni Wam pokażę dokładnie, jak to wygląda, gdy już jest gotowe. A w międzyczasie możecie sobie zobaczyć, na moim kanale jest podobny przepis, gdzie robię w takich słoikach, robię surowy boczek, też taki właśnie tyndalizowany. Także ja biorę się za robotę, a za 3 dni pokażę Wam, jak to wszystko dokładnie wygląda. No słuchajcie, mój proces tyndalizacji tych słoiczków się zakończył. I teraz tak, pokażę Wam, jak to wygląda. Słuchajcie, jeszcze raz Wam podkreślam, jeżeli macie to zamiar zjeść w ciągu, nie wiem, kilku miesięcy, to wystarczy raz takie słoiki pogotować przez 3 godziny. Jeżeli chcecie, mówię, żeby długo leżały, to gotujemy, mówię, pierwszy dzień 3 godziny, drugi dzień 2 godziny i w trzeci dzień godzinę. Słuchajcie, tak to wygląda. Zobaczcie tutaj, Wam pokażę. O, nie wiem, czy będzie dobrze widać, bo troszkę mi słonko świeci. Tu jest taki smalczyk. Zapach wspaniały. I teraz tak, spróbujemy to wyciągnąć z tego słoiczka. Zobaczcie, tutaj wychodzi sobie galaretka. Wyciągnę jakiś widelec. O, tak, obracamy i wyjmujemy to ze słoika. Tutaj Wam pokażę. Spójrzcie, tak to wygląda. O, taka konsystencja takiej właśnie fajnej kiełbasy. I teraz tak, odkroimy sobie tu plaster. Nie wiem, czy to będzie teraz dobrze widać, ale konsystencja tego jest, oj, spadło, jest takiej grubej właśnie fajnej mielonki. No i moi drodzy,
Myślę, że lepiej chyba coś takiego sobie wziąć na kanapkę, gdzie nie ma nawet odrobiny chemii, tylko jest po prostu czyste mięso i przyprawy. I mówię, po 3 dniach takiej tyndalizacji taki słoik może Wam poleżeć nawet kilka lat. Słuchajcie, mam nadzieję, że spodobał się Wam ten przepis, że jeżeli sobie zrobicie takie słoiczki, to Wam to będzie smakowało. Dziękuję wszystkim za komentarze, za łapki w górę, a przede wszystkim tym, którzy nie przewijają reklam w trakcie moich filmów, bo dzięki temu coś tam na jakieś waciki sobie zarabiam. Także dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, no i co mi pozostaje? Życzyć Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnych filmach.